elektrownia Rybnik, rzućcie po wody. Słuchajcie, przygotowałem sobie łowisko wcześniej. Wrzuciłem do wody około 25 kg kulek wysuszonych na kamień. 20 mm, 24 i 30 pomieszałem sobie kaliber. Zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Także łowisko zanęcone. Będę siedział 3, może 4 doby. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno dam znać, także trzymajcie kciuki. Wspaniałą rybę. Można powiedzieć, że sezon już zacząłem wcześniej, ale to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest po prostu, sam w to jeszcze nie wierzę. Przepiękny, pełnouski karp, niesamowity, piękny, zdrowy, silny, jeszcze coś w tej wodzie pływa. 25 400, coś pięknego. Fanatic Carp Hunters, bo pasja to my. Baja. Jestem bardzo szczęśliwy. Siema, siema, albatrosy. Jak to mówi dziki trener. Słuchajcie, jak widzicie, wiatr obrócił się w moją stronę. Przy tego typu zbiornikach, dużych zbiornikach w szczególności, ma to olbrzymie znaczenie. Jestem nauczony z doświadczenia, że faktycznie na tym brzegu nawierzchnym łowi się tych ryb o wiele więcej. Tak samo wczoraj przeszły obfite opady deszczu nad rybnikiem. Woda się na pewno dotleniła. A wiem też z doświadczenia, że zawsze po deszczu ta ryba intensywniej żeruje i zawsze są brania. Także liczę skromnie, że jeszcze coś się pojawi na mojej macie sensownego. Połowiłem piękne ryby, w tym, jak widzieliście, pięknego pełnouskiego powyżej 25 kg. Można powiedzieć, że naprawdę ta zasiadka już jest zaliczana do udanych, ale jeszcze skromnie liczę, że coś się wydarzy. Wędki są w wodzie, inaczej, zestawy są w wodzie, miejscówka jest zanęcona, także wierzę do końca, że jeszcze coś pięknego położę na mojej macie, co na pewno zobaczycie w filmie. Także trzymajcie kciuki. Do zobaczenia. Jest kolejny karp powyżej 20 kg. Nie wiem, co powiedzieć. Aż się cały trzęsę, po prostu masakra. To, co się wydarzyło przed chwilą, to się po prostu w pale nie mieści. Jest kolejna piękna ryba. 24 kg.
nie potrafię opisać tego szczęścia. Dwa dni temu złowiłem pełnołuskiego ponad 25 kg, a teraz te piękne moje marzenie się kolejne spełnia. Druga dwudziecha, taka piękna ryba, 24 kg. Fanatic Carp Hunters, bo pasja to my. Piękny. Wielu z Was pewnie zada pytanie, co tutaj się sprawdza. Słuchajcie, ja od wielu lat używam tutaj głównie squida w każdej postaci. No, nie musi to być jakaś, nie wiadomo jak topowa kulka, czy za 60, czy 80 zł, czy za 100. W miarę zbalansowana, żeby ta ryba też nie miała problemu strawić. W miarę takich składników, nie za drogich, nie za tanich. Dobrze też, jak rolujecie sobie swoje kulki, dodać tych mączek LT94 Predigested 10 czy 15% mączki squidowej. Aromatu też nie za wiele, czasami warto też delikatnie tą kulkę przełamać owocem. Sprawdza to się tutaj na tej wodzie, działa, zresztą nie tylko tutaj, ale na większości wód używam, raczej już nie kombinuję, nie wymyślam squida, czasami samego squida z tonącego, czasami z popkiem, w zależności od sytuacji. Jak nie ma dużej ilości białorybu w obisku, to jak najbardziej z popkiem można próbować. Tutaj jest są duże ilości leszcza, jazia, także małych karpi jest dużo, też obchodziły takie małe karpiki, wziąłem po kilogramie, kilo 200, nie jestem ciekaw, czy to jest ryba z zarybień, czy to się ten karp tutaj wytarł faktycznie. Ale co, no ale squid w każdej postaci, troszkę drobnych ziarenek. Na ziarna nie łowię, także nie wiem, czy pewnie by się sprawdziły, ale musielibyście się liczyć z ilością, z dużą ilością brań małych ryb pewnie, także squid w każdej postaci. Nie muszą to być najdroższe kulki, ale w miarę takie, powiedzmy, pożywne, atrakcyjne dla tych ryb, żeby to nie były tak zwane gipsowy, bo też nie jest do końca dla tych ryb zdrowe. Także bardzo mnie cieszy fakt, że złowiłem tego pełnołuskiego o masie powyżej 25 kg. W tamtym roku również na jesień złowiłem taką rybę o masie 25-600 i myślałem, że jest to ta sama ryba, ale tamten karp, którego złowiłem w październiku bodajże, miał przecięty u góry ogon, na gdzieś około 10 cm miał przecięty ogon. A ta ryba, którą złowiłem 25 kg, pełnołuska, miała ten ogon zdrowiutki, czyli jest to inna ryba, po prostu nie jest to ta sama ryba, co mnie tym bardziej cieszy, że są tu te pełnołuskie, jeszcze tu się zostały naprawdę wielkie, także naprawdę jest to niesamowite. Także jak wielu z Was widziało, obserwujecie strony Rybnickiego Morza tu i teraz, ludzie też rzucają posty i zdjęcia. Bardzo dużo ryb tutaj padło na zbiorniku przy elektrowni Rybnik, co jest bardzo, bardzo przykre, bardzo, bardzo smutne. No ale cieszę się strasznie, że tyle ryb powychodziło, tyle ryb żyje, po prostu jest to aż niesamowite, aż serce rośnie, można powiedzieć. Jest bardzo duża populacja karpi w przedziale, powiedzmy od 4 do 10 kg. Kilka takich w okolicy 14-15 złowiłem. Ryby ponad 20 kg, piękne, zdrowe wychodzą, także no naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy, że ta populacja tego karpia tutaj jest dosyć duża. Mają te ryby tutaj fajny przyrost, zbiornik obfituje w dużą ilość pokarmu naturalnego, są raki, są małże, jest ochotka, jest kiełż też widziałem, jak kiedyś wyciągłem kawałki jakiegoś tam krzaka z wody, to był obklejony kiełżem, było widać tam te malutkie tam żyjątka, kiełże najprawdopodobniej, także ma ta ryba co tutaj jeść. Na pewno mniej tutaj ludzi teraz będzie jeździć, bo wielu ludzi się zraziło, raz, że obostrzeniami, które tutaj obowiązują na tej wodzie, dwa, że właśnie dużo ryb tutaj popadało, ale mówię, no jest jeszcze o co walczyć. Trzeba po prostu zagryźć zęby i ciężko pracować na tych miejscówkach, a na pewno elektrownia Rybnik, zbiornik przy elektrowni Rybnik wynagrodzi nam trudne poświęcenie, także czego osobiście jestem przykładem. Jestem niesamowicie szczęśliwy, a jak powiedziałem, zasiadka jeszcze trwa, także wszystko się może zdarzyć. Nęcenia. No wiadomo, tutaj na Rybniku za bardzo nęcić nie wolno z pontonu, jedynie model wchodzi w grę. Ewentualnie kobra, jak się blisko łowi, aczkolwiek ja łowię na takich odległościach, no, że raczej bym tam kobrą nie zanęcił. Czyli model, sonduję sobie jakąś miejscówkę, powiedzmy, szukam tej cieplejszej wody, wybieram miejsca, powiedzmy, nie wiem, 2, 2,20.
nęce za pomocą modelu, około 1,5 kg kulek 24 mm i 20 na zestaw, drobny ziarenek, łopatka, no i to się sprawdza, jak widzicie, piękne ryby wychodzą, także zostało mi jeszcze trochę czasu, mam nadzieję, że coś jeszcze połowię. Kolejna wspaniała ryba na mojej macie. Piękny golec rybnicki, 20,5 kg. Czego chcieć więcej? Fanatic Carp Hunters, coś pięknego. Piękna ryba, pomnik przyrody. Ponad 17 kg. Niesamowite. Wspaniała ryba. Tyle emocji podczas holu. Pięknie. Pięknie. Dobrze. Jestem już spakowany. Jak widzieliście, piękne ryby złowiłem. Ostatnia nocka to było po prostu masakra. Wieczorem złowiłem piękną rybę, ponad 24 kg. Nad ranem 20,5 i 24,5 jeszcze pełnoludzkiego. Niesamowite, nie zdarza się to często, pewnie już się nigdy nie zdarzy. Jeszcze na takiej wodzie, jak jest tutaj, jak jest elektrownia Rybnik, jeszcze po tym okresie, że tyle tych ryb pozdychało, jestem po prostu niesamowicie szczęśliwy, spełniony. Było tak, taki moment był, że dzwoniłem do Sandry i normalnie chciało mi się płakać ze szczęścia. Także życzę Wam takich emocji, jakie mnie spotkały tutaj na elektrowni Rybnik. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało.